przed pięknym obiektem kościół parafialny w Rokitnie. Od kilku lat konsekwentnie przez naszego księdza proboszcza odnawiany. No jest to perełka, chociaż tych obiektów w gminie mamy, powiedziałbym, dużo i cieszymy się z tego, bo każdy zabytek, każdy obiekt zabytkowy to skarb nie tylko dla mieszkańców gminy, ale skarb dla każdego Polaka. Powinniśmy o nie dbać, powinniśmy konsekwentnie odrestaurowywać i cieszyć się, że jeszcze na terenie Polski mamy te cudowne obiekty. Kościół został wybudowany w 1859 roku. Miejsce starszego kościoła, ufundowanego przez Zygmunta II w 1704 roku. Tylko tamten był już w takim złym stanie, dlatego został rozebrany. I ten został postawiony jako cerkiew unicka dla obrządku grekokatolickiego. Budowano go jakieś 7 lat. Według danych, które odnaleźliśmy w różnego rodzaju archiwach. I w 1859 roku został konsekrowany, oddany do użytku. Trochę wyglądał inaczej wtedy. Nie było tej wieży, którą widzimy. Ta wieża została dobudowana dopiero w okresie międzywojennym. Wcześniej to był kościół na bazie krzyża, krótszy, z kopułą, tak jak budowano cerkwie. Jest cały drewniany, to jest kościół budowany z bali. Nie jest to konstrukcja reglowa, więc bardzo solidna budowla. Odnowiony w ostatnich latach, dlatego że szalunek był troszkę zniszczony. Był w środku, już pewnie w okresie międzywojennym, po raz pierwszy pomalowany farbą i do dzisiaj, właściwie do ostatnich lat, był tylko przemalowywany w środku. W tej chwili została zdjęta farba ze środka, więc jest odsłonięte drewno, tak podobnie na zewnątrz. W środku, w kościele, mamy też pewne elementy z tego dawnego kościoła. Najprawdopodobniej są to te dwa boczne ołtarze. Także jest obraz fundacyjny z 1704 roku, podpisany właśnie przez budowniczego kościoła Trofima Zachora. To jest jeden z najstarszych obrazów tu w kościele. Podobnie starym obrazem jest obraz Pan Jezus przy słupie i jeden z feretronów. Główny ołtarz to jest przywieziony prawdopodobnie po przekazaniu kościoła katolikom, rzymskokatolikom, bo historia kościoła jest też dość burzliwa. Po kasacie kościoła grekokatolickiego, po wydarzeniach w Pratulinie, kościół został przejęty przez prawosławnych i do 1919 roku był w ich rękach. I od 1920 powstała parafia rzymskokatolicka. I ten kościół został trochę przerobiony, wiadomo, zniknął ikonostas, został przywieziony i nie wiemy skąd główny ołtarz. Też jeszcze do 2000 roku wyglądał troszkę inaczej, był węższy. W 2000 roku ówczesny proboszcz ten ołtarz poszerzył, dokładając dwa obrazy po bokach, takie dwa skrzydła w tym głównym ołtarzu. Czeka remont podłogi. Czeka remont podłogi. Jeśli dobrze pójdzie, to będziemy w tym roku ten remont przeprowadzać, bo praktycznie od 2013 roku trwa remont kościoła sukcesywnie. Udało się wyremontować zewnętrzny szalunek, w większości jest wymieniony. Wewnętrzny szalunek został wyczyszczony poprzez prace, które trwały 3 lata w środku. Został odnowiony dach na kościele, odnowiona instalacja elektryczna, także pewnych rzeczy, pewnych remontów nie widać na zewnątrz, ale one pochłonęły sporo czasu, sił i finansów też, no nie oszukujmy się. Teren przy kościele to jest dawny cmentarz unicki. Niewiele z niego zostało, dlatego że gdy kościół został przejęty, już wrócił do kościoła rzymskokatolickiego, cmentarz parafialny został usytuowany w innym miejscu. Na terenie przykościelnym został tylko nagrobek generała Jazykowa Poleszko. To był właściciel ziemski tutaj tych ziem. O ile się nie mylę, to w Michałkach miał swój dwór. I tu został jego nagrobek, też zabytkowy, wykonany z kutego żelaza, odnowiony też 2 lata temu dzięki finansom konserwatora zabytków. To jest zabytek wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku. Rokitno ma cudowne
obiekty zabytkowe, Rokitno, Klonownica Duża, Kołczyn, Pratulin, no i oczywiście Cieleśnica. Cieleśnica, w której mamy wspaniały pałac. Jesteśmy, myślę, że bardzo atrakcyjną gminą dla turystów. Samorząd opracowaliśmy, gminny program ochrony zabytków, ewidencję zabytków. Staramy się oczywiście wokół tego zabytku pielęgnować pomniki przyrody. To jest również zadanie własne gminy. Ale mamy no, wspaniałego w tej chwili księdza proboszcza, który pięknie, myślę, że zna tą historię tej parafii, umie przekazać różne informacje. I właśnie ksiądz proboszcz, tak jak na początku już mówiłem, od wielu lat konsekwentnie zabiega poprzez różne i programy, i poprzez administrowanie, projekty, administrowanie tym zabytkiem. I cały czas ten kościółek pięknieje, cały czas jest coraz ładniejszy i cieszymy się wszyscy jako mieszkańcy gminy, a również i goście, którzy tutaj przyjeżdżają na ten teren, nawet byli mieszkańcy, są no, pod wrażeniem, że tak pięknie wygląda w tej chwili obecnie kościół parafialny w Rokitnie.